stało się już tradycją, że co roku spotykamy się wspólnie z mieszkańcami na koncercie noworocznym, aby podsumować, podziękować wszystkim tym, którzy w ciągu całego roku współpracują z nami i angażują się społecznie w nasze lokalne sprawy. Zawsze te nasze koncerty mają jakiś taki cel. Dzisiaj jest to cel, że dla Dawida. I szanowni Państwo, jeżeli macie ten jeden grosz, to bardzo proszę go zostawić w tej skarbonce przed wejściem czy przy wyjściu i zabrać sobie to serduszko, bo to będzie też znak takiej naszej po prostu solidarności, naszego wsparcia tych wszystkich, którzy po prostu potrzebują. Nagroda Kulturalna Burmistrza Wieliczki została ustanowiona w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to wydarzenie roku 2015. I tu, drodzy Państwo, nagrodę tę otrzymuje Zespół Regionalny Mietniowiacy za niezapomniany koncert jubileuszowy z okazji 55-lecia twórczości. Zapraszamy serdecznie. Zespół Regionalny Mietniowiacy nie trzeba Państwu przedstawiać. To jeden z najstarszych w Małopolsce zespołów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całego zespołu za tę nagrodę. Nagroda wędruje w ręce Wiesława Popiołka. Zapraszamy. Wiesław Popiołek, artysta Kół Opery Krakowskiej, członek kapeli Mietniowskiej oraz wielkiego zespołu Blue Brass Band. Długo to wymieniać, ile projektów jest zaangażowany, ale ważne jest też to, że swoją pasję do muzyki przekazuje synowi. Iść w bój, w imię cierpień i krzywd i nieść ciężar swój ponad siły. Iść tam, gdzie nie dotarły mi. Zaczęło się tak, że zadzwonili do mnie do Krakowa z Warszawy. Mówią, panie Włodecki. Ja mówię, Włodecki. No mówię, Włodecki, mówi, pan do nas przyjedzie, no panu damy piosenkę, pan ją nagra, my ją wylansujemy. Ja przyjechałem do Warszawy, szedłem do studia, poznałem znakomitego kompozytora Piotra Ścila i człowieka, który napisał pierwszy tekst do tej mojej pierwszej piosenki, facet nazywa się Wojciech Mam. Znają państwo Wojtka, nie? No, ten od tego chudego, takie dwóch było. I tak powstała piosenka, skoro z kolei pojechałem na swoją pierwszą telewizję, bodajże do Lublina. Słuchajcie, bałem się strasznie, miałem 20 lat. Taki przerażony chłopaczek wsiadł do taksówki w tym Lublinie, żeby zabierz na próbę. Taksówka spuścił radio, bo jeszcze były radio normalne w taksówkach. Wyobraźcie sobie Państwo, że w tym momencie poleciała na antenie ta moja pierwsza piosenka. Bo siedzę z tyłu, co myślę, kurde, śpiewam w radio, no czas. A ten taksówkarz tak jeździł, mówi, wie pan co? Ja mówię, słucham, lubię tego Dąbrowskiego.